Cześć, witajcie na ranczu Macieja. Dzisiaj odcinek z cyklu przydatnych porad. Myślę, że może się to przydać, zwłaszcza początkującym hodowcom przepiórek. Po tytule już wiecie, że dzisiaj będziemy starać się ocenić wiek przepiórek. I pokażę wam, w jaki sposób ja rozpoznaję wiek przepiórek. Zapraszam. Zerknijcie. Spróbujemy na Teksasie pokazać, o co chodzi. Ja postaram się zbliżyć, tak żebyście dobrze widzieli. Ja rozpoznaję przepiórki po dziobie. Generalnie przepiórka młoda, albo tak mniej więcej do roku 12-13 miesięcy, jej dziubek, końcówka, góra i dół, schodzą się jednakowo. Widzicie? A teraz spróbuję wam pokazać starszą przepiórkę. Teraz zerknijcie na przepiórkę już troszeczkę starszą. Zaczyna się robić tak zwany dziubek, taki orli dziób. Popatrzcie, góra. Ona się trochę denerwuje i źle to pokazać, ale mam nadzieję, że będziecie to widzieć. Popatrzcie, tutaj na końcu dziubka zaczyna się robić taki jakby to określić, jakby tak dziubek rósł, taki paznokcie jakby, prawda? Widzicie? Góra dziobu jest dłuższa niż dół. No pokaż, nie bój się. O, teraz to będzie dobrze widać. Popatrzcie. Jest dziubek taki orli. Po tym poznacie, że przepiórka ma przynajmniej 12-13 miesięcy. Ja bym zaryzykował nawet stwierdzenie, że to jest półtorej roczna przepiórka. I co do tej akurat jestem pewien, bo one mają gdzieś blisko 2 lat, te przepiórki. Te białe, nie bój się. Więc po tym możecie poznać. Jakbyście gdzieś kupowali przepiórki, zwracajcie na to uwagę, żeby ktoś wam nie wcisnął starszych przepiórek. Jest to o tyle ważne, że przepiórki do roku najfajniej niosą, później zaczynają się już troszeczkę, ta nośność spada. One cały czas niosą, natomiast już coraz słabiej. Tutaj jest lepszy przykład, popatrzcie. Ta przepiórka dziób ma jak orzeł. Widzicie? Końcówka dziobu u góry, ona im rośnie cały czas. I po tym poznacie, czy ptaszek jest starszy. Popatrzcie, jak tutaj złoży dziób, ile ten dziób wystaje. Ta końcóweczka, ona cały czas rośnie. I im starszy ptak, tym jest dłuższa. Mam nadzieję, że to wam pomoże w rozstrzygnięciu, czy przepiórka jest młoda, czy stara. Kochani, teraz szybki konkurs dla was. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że jesteście już ekspertami w rozróżnianiu, która przepiórka jest starsza, która młodsza. Szybki konkurs. Dwie przepióreczki z takiego ujęcia. Zerknijcie. Jeśli wiecie, wpiszcie w komentarzach. Teksas, japońska. Zerknijcie sobie jeszcze raz na dzioby. I czekam na wasze komentarze. Która jest starsza, która młodsza. Jeszcze raz, Teksas. Tutaj macie dziubek. Jak ja ich lekko ściskam, to one tak dzioby otwierają, ale myślę, że tutaj będzie widać co i jak. I japońska. W japońskiej tutaj doskonale powinno być widać. Dajcie znać, która jest starsza. Kochani, dlaczego o tym mówię? Jeśli zdecydowaliście się na hodowlę przepiórek, to moim zdaniem polecałbym wam nie kupować przepiórek 6-tygodniowych, te, które niby już niosą. Bo z własnego doświadczenia wiem, że tak nie jest. Kupuje się 6-tygodniowe, a potem się czeka jeszcze ponad miesiąc, żeby zaczęły nieść. Sam jestem przykładem, że zakupiłem przepiórki w internecie. Te moje pierwsze przepiórki, które kupiłem, śpieszyło mi się i wziąłem przepiórki, gdzie pan opisywał, że są to przepiórki, które już niosą. No i ja skuszony tym, że no fajnie, niosą, no to biorę, tak? Przyjdą do mnie, zaczną nieść. No i tak nie było. Przyszły do mnie i czekałem jeszcze półtorej miesiąca, zanim zaczęły w ogóle nieść. Więc jeśli rozważacie zakup przepiórek, polecam wam kupić takie 3-4-tygodniowe. Poczekacie sobie na spokojnie ten, powiedzmy, miesiąc jeszcze, zanim zaczną nieść, to troszeczkę taniej. Wiadomo, im przepiórka bliżej tych 6 tygodni, gdzie w teorii jest już zdolna do niesienia jajek, tym cena jej podskakuje. Taką jednotygodniową można kupić w granicach 6 zł, natomiast 6-tygodniowa czasami już jest nawet po 15 zł kurka. Więc wydaje mi się, że bardziej opłacalne jest kupić takie 2-3 tygodniowe,
i sobie spokojnie odchować, niż pchać się w takie, które niby niosą. To raz. Druga rzecz, pokazuję wam ten dziób po to, żebyście zwracali uwagę, bo ja też wychodziłem z założenia, że ktoś jak hoduje zwierzęta, no to ma dobre serce i na pewno jest dobrym człowiekiem. Życie pokazuje różnie. Korzystajcie z mojego przykładu i bądźcie o tyle mądrzejsi. Tu wam jeszcze pewnego pana pokażę, który postanowił nową deskę wykorzystać i sobie pochodzić po niej. W tym słoneczku, panie Sybrytku, ładnie się pan prezentujesz. O. Natomiast bażanty bardzo fajne mają takie, jak się denerwuje. O, słyszycie? On jak się denerwuje i czuje się zagrożony, to właśnie takie fajne, króciutkie dźwięki wydaje. Oczywiście ja mu nie zamierzam tutaj nic robić, ale bażanty z natury są płochliwe, więc nie będę się bardziej zbliżał do niego. O, tu pan pojechałeś głosem. Dzięki kochani za dzisiaj, trzymajcie się i mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i czekam oczywiście na komentarze, która przepiórka jest starsza. Nie czytajcie poprzednich komentarzy, starajcie się sami odpowiedzieć na to pytanie i sami się sprawdźcie. Cześć!